Hej, cześć i czołem, witam was w The Binding of Isaac Afterbirth. Bez zbędnego przedłużania wchodzimy sobie, chyba że uznałem, że czemu miałbym sobie nie zagrać. Przyjemnie mi się grało i nagrywało ostatni odcinek, więc uznałem, że w sumie możemy sobie zagrać. Gramy na trybie grid mode, gdzie jesteśmy po prostu na takiej arenie i będą przychodziły do nas wrogowie. Zobaczycie, o co chodzi. Tyle wam wystarczy informacji na razie. A na samym początku mogę was zaprosić do dwóch rzeczy, gdyż parę osób pytało się, czy nie założyłbym może na przykład Discorda dla kolegów Chilixa. Więc taki Discord powstał, jeżeli nie zapomnę, to jest w opisie link do dojścia. Oczywiście będzie kanał ulepszany jeszcze. Jest taka, w tej chwili jest alfa 0.001. W tej chwili ten kanał, ale jak chcecie, to możecie dołączyć, więc by ze mną pogadać. W sumie jako, że teraz są wakacje, to mogę. Mam dużo czasu tak naprawdę wolnego, więc no. A drugą rzecz, do której mogę was zaprosić, to zasubskrybowanie mojego kanału. Bo do urodzin chciałbym 50 subów wbić. Czyli na moment nagrywania brakuje mi 2 subów. Znaczy oczywiście jak będę miał 50, to proszę mnie nie przestawać subskrybować oczywiście. Ale jakby udało nam się w połowie sierpnia już uzbierać liczbę, o której myślę, 50, to byłoby super. O, holy shoty. To robi tak, że co jakiś czas będzie taka taki strzał, o, taki świecący, on jak trafi przeciwnika, będzie taki laser z góry poleci. A widzicie, i to zadaje obrażenia, więc jest super. Ogólnie pierwszy item, który zdobyliśmy, to zwiększał nam range i damage, co ważniejsze damage. Ale range też się nie obraża. Ogólnie ten grid mode to jest na Afterbirth dodatku dodany tryb. A w Afterbirth Plus ogólnie został dodany Gridder Mode, czyli hard mode jakby na gridzie. A w sumie czemu byśmy nie mieli zawalczyć? W sumie nie będzie to jakieś trudne, a możemy sobie zdobyć łatwo itemki albo jakieś inne przydatne bibeloty. No więc, okej. No ten laser, jak widzicie, na samym początku nam bardzo, ale to bardzo pomaga. Więc jakby musimy, jak widzicie, w lewym, po lewej stronie pod itemkami takimi tymi mniejszymi mamy to, co ile fal mamy do zrobienia. Musimy zrobić co najmniej 10, żeby przejść do następnego poziomu, a 11 jest, żeby dostać Devil Room albo Angel Room. To jak widzicie, za darmo tak naprawdę dostałem Guppy's Head. Jakbyśmy się transformowali w Guppy'ego, ale byłoby super. Byśmy latali po pierwsze, a po drugie byśmy produkowali muchy od zadawania obrażeń. Dobrze, więc w sumie tu nic nam nie pozostaje, tylko jak zejście do następnego poziomu. Jeszcze oczywiście rozwalamy ten ogniska. W sumie wszystkie piętra wyglądają tak samo, oprócz ostatniego i przedostatniego. Czyli walki z gridem i nowym piętrem, które zobaczycie. Nie będę wam tak spoilerował. Co myślicie, że wydam się ze wszystkich swoich kart? Tak, jasne. Wydaje mi się, że to może być dobre podejście, chociaż mam taką nadzieję. Ja tu mam HP up, to nie chcę. Dobra, klucz się może przydać, bo otworzę sobie Treasure Room, to sobie zabiorę to serduszko i otwieramy Treasure Room. Okej, tego nie chcemy na pewno. Straciliśmy tak naprawdę 3 monety. Not worth it. Więc co każdy taki atak wrogów, dostajemy ładunek ten. Tak, naszego spacebar itemu, którego nie miałem poprzedniej grze, jak widzieliście. To jest tak, że dzieli nam się ten pasek na ile szczęście, ile tam potrzebuje do zrobienia tam swoich
Super mega. O nie, Ari Wizard. Ta pigułka robi tak, jak widzicie, że na skok teraz strzelam zamiast prosto. Ale to zniknie. A mam nadzieję, że niedługo. Tak to wszystko już to byłoby martwe. Jak ja was nienawidzę, pigułki. No i to jest właśnie przestroga, żebyście nie brali pigułek, bo tak to się kończy, że potem przegrywacie grę w jakiej... No. O, dobra, już prosto atakuję. Dziękuję, teraz w ogóle już nie będę dostawał, zero obrażeń będę dostawał w ogóle. Nie ma nawet opcji, żebym dostał obrażenia. Okej, okay, tu jakieś sneaky piki już mowy zrobiłem. Okej, okay, ty umierasz? Ty też umierasz, proszę. Dziękuję. Zbieramy wszystko. Idę do sklepu i wydaję na HP upa. To nie był dobry pomysł, ale dobra. I jeszcze speed and range up. Bo jeżeli weźmiemy trzy kawki, będziemy mieli w jednej grze, to dostaniemy transformację taką jak Gapi, jest to będzie ćpun. Która nam zwiększa trochę obrażenia, szybkość i ogólnie jakieś tam nawet fajne rzeczy. Czy nawet tam fajne rzeczy, no ogólnie fajne rzeczy po prostu nam daje. Tak samo możemy w mami synek czy jakoś tak to by się... No jeżeli chyba trzy itemy od... z mam, z coś tam, tego setu. Czyli szpilki mamy tam inne, tego typu rzeczy, dobra. Idziemy na następny jeszcze. Nie będzie to trudne, to jest tak, że są takie duszki, które nawalają brimstone'em w linii prostej. Ale tylko poziomo, więc nie jest to trudne, jak zabijamy tych... tego chodzącego, to umiera ten też mniejszy. Mniejszemu nie da się zadawać obrażeń, więc jakby jest to trochę logiczne. Więc, o, tu mamy super rzecz, którą jest Infested Friend, który będzie robił nam muchy po prostu. Dobra, tu niczego nie chcemy. I schodzimy piętro niżej. Wszystko odwiedzone. No, Bridgecast Room Alma, nie mamy za dużo HP, ale idziemy jak burza. Siódma minuta filmu, a my już jesteśmy na trzecim z siedmiu pięter. Wow. Więc wchodzimy, możemy tu bomby dostaniemy z tego. O, jeszcze, jakby to nie były troll bomby, to może byśmy coś dostali. No dobrze. Idziemy tu. O, tu możemy już transformację w ćpuna dostać. Ale ja... No, Lazarusa dostałem, dziękuję. Ale ja wezmę sobie na razie kluczyk. By otworzyć sobie. Tutaj, o, Lemon Mishap, to pod spacją dwa naładowania i robisz taką plamę, na którą jeżeli przeciwnicy wejdą, to dostają obrażenia. To właśnie dwie rundy poszły na bombach samych, więc... Bo może być runda, w których same bomby się pojawiają i one, no... Jak sobie wybuchną, to sobie wybuchną, no. Tam szczępić ryja. No więc tu jedziemy. Zapominam używać mojego spacebar itemu, a że mam go co każdy jakby falę, to jednak chyba przydałoby się go używać. Tutaj rozwaliliśmy. No o czym można pogadać. Ogólnie jak dzisiaj wrzucam ten film, to co myślicie jutro o streamie, hmm? Tak na przykład 18. Oj, widzicie spun i w ten sposób, jak widzicie, mam większe strzały i w ogóle, o, jeszcze tears up mogę sobie wziąć, plus jeszcze dwa serduszka. Ja biorę, będziemy nawalać jak karabin maszynowy, jeszcze z transformacją, to łohoho. Jeszcze jakbyśmy dostali Gapiego, o, to by był świat i ludzie. I jeszcze do tego jesteśmy szybsi. O, to jest cage. Chyba nie lubię cage'a, bo on się tak kręci, potem skacze i pierdzi i w ogóle nie fajne rzeczy. Nie polecam takich bossów. No i są brzydcy, a ja nie lubię. No. No, tu nie jest akurat trudny, kiedy mogliśmy się za czymś takim schować, więc no. A ja pójdziemy. O nie, tego to szczególnie nie lubię, bo mi wyskoczył jako pierwszy z tych bossów i mi narobił czerwonych kub. Oj, to bym był zły.
Czerwone kupy to są takie kupy, które po rozwaleniu, znaczy jeżeli ich dotkniesz, to zadają w ogóle obrażenia, w przeciwieństwie do zwykłych kup. A jeszcze do tego, jak je rozwalisz, to myślisz sobie, nie, to już mi nic nie zrobią. I tu się mylisz. Mogą ci wszystko zrobić, gdyż no normalnie... Chwila, muszę zebrać myśli. W ogóle wypadł mi wątek, o którym mówiłem. A, o czerwonych kupach. Dobrze, więc... jak je rozwalisz, to one się po jakimś czasie znowu odradzają, te czerwone kupy, ich się nie da zniszczyć. Mam skoń. Przecież... O, infested. To nam daje te pajączki. To range up. 48 energy. Rage up. Teraz wszystkich tych baterii używamy, żeby mieć wybusy. Mieć 500 milionów tych. Much. Bierzemy za piątaka. Klucz. Otwieramy. Mamy shield tears. Teraz jeżeli będą strzała na strzałę iść, to moje strzały blokują ich strzałę, przez co ona do mnie nie dochodzi. Myślę, że to jest dobry pomysł, jak mam duży tears up. Jak mam dużo tearsa, to jest spoko. Mój damage też jest, znaczy podoba mi się, nie powiem, że jest słaby. Okej, okay, dobra. Przemysł się nie martwię tym, bo jak mam shield tearsy, no to... O nie, nie zauważyłem cię. Jak mogłem nie zauważyć wielkiego robaka, który strzela we mnie? Dobrze, no... Jak widać, można. I pająków na ścianach, które strzelają brimstone. Czemu tu wszystko jest czerwone? Ja to już umiera. To też. Ty. Pierwsze bossy, spoko, spoko. A co my tu? O, jeszcze większy tears up. Szturu. Skarbinków już lecimy. Teraz jak widzicie, się już dwa bossy pojawiają zamiast jednego, więc... Jednego szybko rushujemy. A drugiego, jak już pierwszy nie żyje, to drugi już nie jest problemem. Żadnym. Dobra, już umrzyj. Umrzyj! No nie, czemu ja tak dużo tracę tutaj? Mi się w ogóle nie podoba. Dobra, ten Squark, czy jak on tam się nazywa, to nie jest taki zły, po prostu trzeba lać mu w tyłek, bo inaczej nie dostaje obrażeń. A jak go wystawi, to du-du-du-du z karabinku. Bo tak to w ogóle nie dostaje obrażenia. Więc... pytacie się, z czego mógłby być stream? A z czego tylko chcecie może być stream? Powiecie... Hearts of Iron. Proszę bardzo, będzie stream z Hearts of Iron. Tylko będzie na jakichś niższych rozdzielczościach, to coś takiego, bo procesor wybucha na przykład. Więc no. Europa Universalis też, proszę bardzo, może być. The Binding of Isaac, odblokowywanie jakichś achievementów czy innych rzeczy też może być, bo czemu by nie? Nabierzemy to, to jest damage up, co drugi strzał jest taki czerwony i czerwone strzały lecą dalej, są większe i mocniejsze. Więc lecimy dalej. Mam nadzieję, że... O nie, dekowanie przeciążone. Proszę, żeby nie było dużych lagów. Bo jeżeli przez cały odcinek byłyby lagi, a ja tego nie zauważyłem, bo dopiero teraz to widziałem, to... Nie byłbym pocieszony. A, power pee. O, super, bossa sobie zrespiłem. Ale całe szczęście, można po prostu wyjść z pokoju, on umrze. Co tutaj mamy? O, piercing shots. To robi tak, że nasze strzały teraz przenikają przez wrogów. I mogą zranić większą ilość naraz.
Niestety nie przez ściany, więc ani konstrukcję, czy jak to tam się nazywa. O nie, oni wybuchają. Ała. Myślę, że pewne grupy etniczne powiedziały wręcz, że jest bombowo. Ale ja nie lubię. Niezbyt chyba. No bo wiecie, to nie fajne jest, takie na. Jak sobie ktoś nie życzy, to nie powinniśmy. Musimy uszanować i zdanie, bo to by było. Świadczyłby o naszym braku kultury. No i co? Jeszcze takie tutaj bydlok. Albo nasze przechodzą przez przeciwników, więc możemy ich z której strony nawalać chcemy, a i tak odpaliłem bossa. Dobra. Co jest? Dobra. Tutaj nie lubię cię strasznie. Strasznie cię nie lubię. Strasznie nie lubię tego bossa. Ale tak strasznie, strasznie. Jeden numer to jest dwóch ich? O nie. A wiecie co to znaczy, że... O, no właśnie. To może zrobić właśnie coś takiego? A ja nie będę miał pojęcia, gdzie on kiedy wyskoczy. A mi się wydaje, czy nasze tirsy przechodzą też przez pociski przeciwników, więc tak naprawdę są... Nie dość, że chronią nas przed pociskami, to jeszcze wtedy zadają... O, o, chyba tak. No trzeba po prostu zabić to wszystko. Ło, trzech aż jest. Tego się trochę nie spodziewałem. Nie powiem, że nie. Jeden numer. Moglibyście tak nie biegać tak szybko, bo ja też biegam szybko, ale nie mam manewrowości jakby. Pozdro dla kumaty. I... O. Ale nie, nic mnie stąd nie interesuje. Znaczy interesuje mnie, ale nie. Zobaczmy co tu mamy. Nie, to nie. Nie. Short speed up. Nie. No to na następne piętro zostawiam. A nie ma jakiejś przeceny na klucze? Nie, jest przecena na serduszka. Mam jedno serduszko i tyle mi wystarczy. I 17 minuta, my już jesteśmy w shopie. O, Eve. Odblokowałem. Super, nowa postać. Może gramy w następnym odcinku. I o, no i na sklep zawsze można liczyć. Zawsze coś fajnego ma. O, jeszcze pieniążek darmowy. Tu, damage up. Cyk, tears up. Uiu, jak karabin po prostu maszynowy, tak jak mówiłem wcześniej. Dobrze. Tu rozwalamy. No greedy to już nie jest dla nas żaden problem. Jak to po prostu przechodzi przez wrogów. A range'a mamy na tyle dużo, żeby przyleciał przez całą... całe to pomieszczenie, więc jest to fajne. Użyjcie ducha. Ja się boję duchów, bo duchy nie istnieją. Czekaj, jedę przed przodkiem? Właśnie sobie samemu nie zaprzeczyłem. Dobrze, to cofnij i... Ja się nie boję duchów, bo nie istnieją. Dziękuję. O, trzech jest. Myślałem, że jest dwóch tylko. A tu się nawet trzeci zrespił. Ło. Kombo-ombo widzę, że robią. A tu też jest dwóch. O, ale moje piercing te nie mogą odbijać bomb niestety. Co mi się w ogóle nie podoba. Ten numer... już też poumierali i... Wow, ale jest mocarny run. Ale mi się... To właśnie mi się podoba. I okej, dobra. O nie! Dwa bloaty. Osoby, które grały w tą grę, wiedzą o co chodzi. Bo to coś nawala brimstone'em jak jakieś powalone. Dobrze, że chociaż latamy, bo jakbyśmy nie latali, to byłoby już po nas.
Ra jeden umiera. Nie strzelaj brimstone'em, nie strzelaj brimstone'em, nie strzelaj brimstone'em i umrzył. Okej, udało się. Uff. Naprawdę coś takiego jako bossowe? No dobrze, więc idziemy teraz do sklepu. Nie. To. Dobra, ja chcę HP up, znaczy HP chcę. Srebrne serca. Już mnie nie będzie stać. Tylko na zwykłe mnie stać. I tak to jest. No. Na wszystko już. Przecież nie mogę. Dobra. Wszystko popsuto. Nie! Co ja zrobiłem? Taki dobry run był. A mogło być już tak dobrze. Przecież wystarczyło nie być idiotą. Tak mało brakowało. By mieć najlepszy run w życiu. Ja na jednym serduszku to tego na pewno nie rozwalę. Chyba, że jakiś dobry devil room mi wpadnie. No jakby wyszliśmy na zero, ale... 7 pieniążek. Teraz mógłbym... Nie, dlaczego to wydałem, ale jestem debilem. Dobrze, więc chodźmy tu jeszcze. Jeszcze może coś wypadnie z nich. Nie, więc chodźmy niżej i idziemy na grida. O, 21 minut. Powiem, że porządnie, porządnie. Ultra grid. Nie, to jeszcze nie jest ultra grid, to jest taki próbka przed. Widać mi, żebyśmy zarobili hajsy, żebyśmy mogli, żeby z nas wypadały pieniążki, żeby on mógł się leczyć, bo on jak zbiera nasze pieniążki, które z nas wypadają za każdym razem, jak zada nam obrażenia. To no. O, już chce się healować, no to super, super. Widzę, że Fidget Spinner był tu grany bardzo. Klucze, żeby zrobić mi więcej przeciwników, super, super. Nie polecam takich zagrywek. To są takie zagrywki poniżej pasa. Znaczy oni nie za dużo mają mocy i czegokolwiek, ale... Wiecie, lepiej jak jest mniej wrogów niż więcej, więc... Dobra. Rozwalamy, rozwalamy. Pieniądze, nie dać mu pieniędzy. Bo on jak je zbierze, to się leczy. Więcej tych kluczy nawal, no. Dawaj, no. Tego właśnie chcę. A jeden klucz tylko się udało mu zgromadzić. Znowu klucza. Chyba wolałbym bomby. O nie, dostałem. Dobra, nawalamy, nawalamy, nawalamy. Te wirujące monetki po jakimś czasie się po prostu wywracają i jakby mają taki efekt trochę wybuchu, ale trochę jakby nie, więc no, nie wiem jak wam to określić. Super, wyszłem, że niby coś robią, ale jednak chyba nie. Okej. Okay. Bomby mu nie zadają obrażeń niestety, ale jest to dość potężna broń. O, leczonko, no oczywiście, że tak, bo czemu by nie? Przecież niewystarczająco się już trudzę, żeby cię zabić. Okay. O, nie dostałem. No i czemu we mnie wjeżdżasz? Uspokój się. Nie wiem, czemu się zmienił w czerwonego. O nie, dużo kluczy. Dużo kluczy ma. Nie. Okej. Okay. Kręcące się monetki, ale one też nie są dobre, bo jak ich dotknę, to umieram już. Na tym etapie mojego zdrowia. Umrzyj, proszę. Proszę cię. Ja cię proszę. Tak dżentelmeńsko. Więcej nawet tych bomb. Nie szarżuj na mnie. Zakazuję ci. Umieraj, 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 umieraj.
Udało się. Pół HP. Easy. Lil chest. Zrobiliśmy jakiś nowy przedmiot. Lucky penis. Dobra, no i tu musimy wpłacać na tą maszynę. Jeżeli będzie 999, płacimy, to odblokujemy nową postać. No. I wchodzimy teraz do skrzyni i zobaczycie jedno z zakończeń nowych. Tu widzimy Isaaca. A tu widzimy już Keepera. I nie jest go, to tam wytrzasnął na przykład sznur. No ale okej. I takim serdecznym uśmiechem ja was zapraszam do subskrybowania, lajkowania i oczywiście wchodzenia na Discorda, którego założyłem specjalnie dla was. Więc ja dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!